Jak trenują dunkerzy? Na pewno wielu z Was, wiele osób, które chce skakać wyżej. Podgląda nieraz trening dunkerów, czy to na YouTubie, czy na Instagramie, i próbujecie podłapać jakieś ćwiczenia. Ja gdzieś tam siedzę, w tym powiedzmy 20 lat, i 20 lat obserwuję sylwetki najwyżej skaczących ludzi na świecie, bo mówimy tutaj właśnie o dunkerach, którzy rzadko dochodzą nawet do prawie 130 cm wyskoku. Ale jak trenują i jak to wygląda, postaram się Wam powiedzieć dzisiaj coś więcej w tym odcinku. Zobaczymy sobie najpopularniejszych dunkerów oraz treningi, jakie wrzucają w social. Media, Instagramy, YouTube. chociaż na Instagrama może nie będę wchodził, bo coś tutaj znajdę na YouTubie i ocenimy sobie i powiem wam, co ja myślę o ich treningach albo co nie myślę, bo wiele, mm, wiele z tych postaci po prostu nie będzie trenować. Na sam początek, po krótkim wstępie, mamy oczywiście Izaja Rayvere. Izaja Rayvere, który jest jednym o ile nie najlepszym dunkerem na świecie, jednym z, lepsz, jednym z tych, który posiada lepszą genetykę, ale również jednym z tych, który trenuje najlepiej. Dlaczego tak jest? Dlatego, że chociażby działa wspólnie z Johnem Evansem. Już nie mówię o tym, że Isaiah Rivera nie jest takim typowym, wiecie, odklejonym gościem w Stanach Zjednoczonych, który tylko w, 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 wsady, coś tam wsady. Tylko czyta, rozwija się i widać, że podchodzi do tego bardzo, ale to bardzo profesjonalnie. Dodatkowo, nie chodzi tutaj o reklamę, nie wiem, PHP i ich treningów, bo wcale one nie wprowadzają niczego przełomowego do mm, treningu wyskoku, bo większość i tak, jeśli chodzi o trening wyskoku, opiera się na nauce, opiera się na książeczkach, opiera się na y, periodyzacji i tak dalej, i tak dalej po prostu oni stworzyli razem z Johnem Evansem taki, że tak powiem, portal, nie? No i John Evans ma doświadczenie w lekkoatletyce jako trener. Więc John Evans trenuje Izaja Rivera i ma nadzór nad nim, jak on trenuje. Tutaj widzimy sobie, oczywiście, przeszedł już z rozgrzewki dynamicznej, chociaż on bardzo dużo udostępnia filmików, jeśli chodzi o jego treningi, i wiem, że trenuje bardzo dobrze i bardzo poprawnie. Nie sugerujcie się też, na sam początek jeszcze powinienem powiedzieć, nie sugerujcie się też treningiem dunkerów zbytnio, z tego względu, że oglądacie tutaj gościa, który skacze prawie 130 cm do góry. Gdyby jego trening zaczęła robić osoba niedoświadczona, gdzieś tam młody chłopak, w wieku 13-14 lat może się to skończyć naprawdę bardzo poważnymi urazami, kontuzjami, a trening może nie przynieść efektów, bo wymaga on na przykład bardzo dużo techniki, tak jak na przykład tutaj widzimy trójwyprost, rozgrzewka do rwania i on bardzo dobrze ogarnia, co robi. Tak samo możemy zauważyć, że u niego y, jest. Periodyzacja występuje, czyli jest planowanie roczne, jest planowanie zawodów mikro, makro, mezocykle, bo sam zresztą o tym mówi w filmikach, więc jak najbardziej na razie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o trenowanie, Izaja Rayvera trenuje bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Tutaj mamy Henk Power Clean, czyli zarzut na wysoko, z pauzą chyba nad kolano, nawet się dobrze nie przypatrzyłem. Co robi dalej? Dokłada ciężaru. Taka ciekawostka dla Was, to przy liftach olimpijskich i przy zarzutach peak power, czyli największą moc, osiągamy w górnym przedziale ciężaru. Dlatego warto czasem próbować te maksy podnosić, bo gdzieś w okolicach nawet 80% wychodzą największe wartości. Mocy. Ćwiczenie bardzo dobre, jednak wymagające bardzo dużo techniki i gdzieś u osób, które ja trenuję, stosuję często prostsze metody, bo zanim w dwa miesiące ja nauczę kogoś robić zarzut, to on przez dwa miesiące już może zrobić 15 cm wyskoku, robiąc jump składy i tak dalej, i W tym treningu widzę, że tutaj ma zarzut oraz ma ciężkie. Co ma ciężkie? Ma ciężkie zakroki. Ok. Nie mam się czego przyczepić. Forma bardzo dobra. 100 kg na sztandze. 2 dwudziestki na stronę plus sztanga 20 robi sobie tutaj setką bardzo płynnie. Bardzo silny gość. Naprawdę, naprawdę imponujące zarówno jego wynik, jeśli chodzi o wsady, tak samo jeśli chodzi o trening. Pewnie mógłbym tutaj o samym Izaja Rajwerze nagrać Godzinny odcinek, ale nie chcę tego robić, bo on bardzo tutaj dużo nagrywa. Bo promuje te swoje oczywiście treningi, to co ja powinienem robić, ale mi się po prostu nie chce. Bo ja jestem znowu taką osobą, która raczej lubi się skupiać na swoich treningach i latanie z kamerą, nagrywanie i tak dalej. No jest po prostu trudne, ale Izaja Rayvera trenuje. Widać jego progres na przestrzeni lat i widać jak wyglądają jego treningi. Kolejnym dunkerem, o którym sobie pogadamy będzie kto? Będzie Jordan Kilganon. Jordan Kilganon, czyli kolejny, mmm, kolejny, jed, najlepszy, jeden z najlepszych dunkerów na świecie. Przynajmniej najbardziej popularny. Gość, który sprzedaje swój trening na wyskok bounce kita. Ja... Jestem z takich troszkę bardziej odległych czasów. Może nawet wielu z Was jeszcze młodych chłopaków nie było na świecie, ale gdzieś w 2007 roku czy w 2008, jak Jordan Kilganon już tam jakieś wsady zaczynał robić i coś tam wsadzał, kontaktowałem się z nim, gdzieś tam pytałem, jak trenuje i jak to wygląda i tak dalej. I słuchajcie, prawda jest taka że Jordan Kilgannon nigdy jakoś specjalnie nie trenował siłowo i nie miał doświadczenia z treningiem siłowym. Co prawda miał, znaczy co prawda, miał niesamowitego gena. To jest pierwsza rzecz, niesamowitego gena, bo jego mama była sportowcem, jego ojciec był sportowcem, nawet jakiś tam gdzieś, nie wiem, trenował jakąś drużynę. Mm, ale sam... W wywiadach, które czytałem, mówił, że nie trenował tego wyskoku, a jedynym trenowaniem wyskoku było to, że potrafił skakać obłędne ilości czasu. Potem mówił, że potrafił skakać po 5 godzin, aż po prostu nogi odmawiały mu posłuszeństwa, a jeśli odmawiały posłuszeństwa, to potrafił skakać na niskich y, koszach. I słuchajcie, Praktyka czyni mistrza, więc jak najbardziej skakanie jest świetnym treningiem wyskoku, tylko musicie wiedzieć: nie pomyślcie sobie nagle, że jesteście Jordanem Kilganonem, bo jedna osoba na milion wytrzyma taką intensywność skoków i taki trening, jak po prostu jak trenował Kilganon. Później pojawiły się oczywiście ćwiczenia z ciężarami. Kiedy się pojawiły? Pojawiły się wtedy, gdy Jordan Kilganon wypuścił swój trening na wyskok no i zazwyczaj tak jest yy, gdzieś z tymi dunkerami że oni nie trenują do czasu aż trzeba sprzedać swój trening na wyskok i spójrzmy sobie tutaj co robi na przykład Jordan Kilganon. Maksymalna intencja w górę. Bardzo ważne jest, żeby do góry robić jak najszybciej, bo wtedy rekrutujecie, angażujecie i dużo jed wszystkie jednostki motoryczne uruchamiacie i włókna szybko kurczliwe. 315, czyli jakieś 140 kg martwym ciągu, nie najgorzej, technika nie najgorsza. Można by tutaj się doszukiwać gdzieś ee, nie wiem, ściągnięcia łopatek. Tutaj mamy 385 funtów, 385 funtów, żeby nie skłamał, ale tak na oko, no to 150-160 powiedzmy. Tutaj pod dwie paki, albo dwie paki. Pod dwie paki. Jak widać, ma kupę siły. Jest bardzo silny. Idziemy dalej, będzie próbował tutaj coś więcej. 475 funtów. To jest chyba jego ojciec w tle i 475 funtów. Aż sobie sprawdzimy, drodzy państwo. Funty na kilogramy i konwersja funty na kilogramy. I jeśli Jordan Kilgannon wziął yy, ile tam wziął? 475. No nieważne, jakoś tak, 475. Yy, gdzie to jest? Tutaj. 475 funtów, 215 kg. Więc, pomimo tego, że może nie wyglądać, to musicie wiedzieć, że on jest silniejszy od wielu innych dunkerów, których by się Wam wydawało, że są naprawdę silni. Nie widziałem na przykład, żeby Grabo podnosił 215 kg w martwym, więc jak widać Jordan Kilganon jest naprawdę silny i to wcale nie wyglądało na jego maksa. Tu jest co prawda widać jakiś okres poza sezonem, tutaj już jest sylwetka widać taka bardziej nabita, więc on zaczął trenować ciężarami naprawdę tam gdzieś z 5 czy 6 lat temu, ale wcześniej nie miał doświadczenia i prawda jest taka, że on do tych 120 wyskoku, to on doszedł, mm, no właściwie tylko skacząc. Ciekawi mnie, czy mu tutaj dołożą do deadliftu, czy mu nie dołożą. Liczą. Jest 505, Uuu, musimy, to, musimy to wpisać. 505 próbuje wziąć, 220, 230 kg. To jest naprawdę w chuj i szczerze, ale szczerze, naprawdę... Duże zaskoczenie, jakby, no nawet może by mnie nie zaskoczyło, jakby to podniósł, ale naprawdę widać, że jest to w zasięgu. Robi kolejną próbę do 505-230 kg. Jordan Kilganon, bardzo duży poziom siły. I nie mówcie nawet mi, że nie, bo ja w życiu nie wziąłem 230 kg. Więc jak widać. Jordan Kilganon ma trochę pary, ale jak widzicie wszędzie, jak będziecie szukać sobie yy, w Jordan Kilganon, yy, coś tam, nie wiem, yy, trening, yy, gym i tak dalej, nie ma materiałów za wiele, yy, bo po prostu no jego historia treningowa nie jest jakaś super turbo, nie wiadomo jaka. I on gdzieś się tym nie dzieli. On jest bardzo popularny, sprzedaje te swoje treningi. A bounce kit wcale nie jest rewelacyjny. To jest zestaw gotowych treningów, które widziałem, gdzie tylko progresuje. Gdzieś tam powiedzmy dodaje skoki na początku. Zresztą oceniałem na kanale. Ale no, dobra, trenuję teraz. Najważniejsze, że po prostu skacze. To jest u niego. Idziemy dalej. I drodzy Państwo, mamy Piotra Grabowskiego. No tutaj oczywiście Piotrek bardzo mocno... Działa, żeby gdzieś... Działa, działał, żeby się kreować gdzieś tam na jakiegoś mm, specjalistę, jeśli chodzi o trening wyskoku, yy, ale yy, on przechodzi, znaczy przechodzi... A dobra, nieważne, nie będę mówi, nie, mówił o tym. Zobaczmy sobie, jak trenuje. Ogólnie od dawna każdy wie, że Piotrek trenuje dwubój. Trenuje dwubój, o Jezu, gadanie, gadanie, a ja chcę zobaczyć ćwiczenia... Trenuje dwubój, co oznacza, że robi lifty olimpijskie i robi mm, najprościej powiedzieć trening siłowy. No prawda jest taka, że gdzieś, bazując na książkach i bazując na y, wiedzy, jaką mamy na temat treningu, no prawda jest taka, że sportowiec przez całe życie powinien starać się zwiększyć swoją moc i powinien starać się zwiększyć swoją siłę. Od której moc jest chociażby zależna, no i Piotrek gdzieś tutaj trenuje najprostszymi metodami, jakimi się da. Jak trenował wcześniej, jak dochodził powiedzmy do 120 cm wyskoku, wiem bardzo dobrze, bo sam go trenowałem i układałem mu te treningi, więc nie robił nic naprawdę skomplikowanego i trening opierał się właśnie na siadach, martwych ciągach, na robieniu większej ilości mocy mmm, bliżej sezonu, setka w zarzucie Piotrek ma bardzo dobrą technikę, chociażby tutaj ze swoim tym znajomym jakimś trenuje, który zajmuje się podnoszeniem ciężarów zresztą Piotrek odkąd pamiętam zawsze lubiał lifty olimpijskie i uczył się od gówniarza tych liftów olimpijskich, co prawda to nie jest jakiś najaktualniejszy film z jego treningiem, ale widziałem gdzieś tam ale widziałem gdzieś tam na filmikach, że chociażby Prowadzi sobie zeszyt i gdzieś tam w zeszycie notuje sobie ciężary, notuje sobie co, jakim ciężarem robił. To jest oczywiście bardzo ważne, no ale, no ale wiele osób tego po prostu nie robi, więc trzeba sobie wszystko wszczęściutko notować. Co jeszcze mogę powiedzieć o jego treningu? No, prawda jest taka, że na jego sukces złożyło się kilka rzeczy. Pierwsza, trening siłowy, trening mocy. Silny drive, silna motywacja. I co jeszcze? A jeszcze w sumie wiele innych rzeczy, o których nie chcę mi się po prostu y, mówić za długo. I o, tutaj jest My Journey to Dunking, ale to jest to prawda już filmik sprzed, sprzed pięciu lat. Jeszcze z jego innego kanału. O, w koszulce I Am Number One, jak go jeszcze sponsorowało y, Firesnake, firma mojego znajomego Adama. Płotki, czyli pliometria. Tutaj u siebie w pokoiku, ko domu, niskie kosze. Tutaj jeszcze z Dominikiem Dąbrowskim. U mnie na siłowni. Jezu, ej, ale najlepsze jest to, że tu, gdzie on robi te hip hiptrasty u mnie na siłowni, to dalej te gąbki mamy. I dalej mamy tą sztangę, tylko już ją pogiąłem trochę po tylu latach. To jest jeszcze okres, co wtedy go gdzieś trenowałem. Idziemy dalej, idziemy dalej, jego pierwszy wsad. Tu pamiętam bardzo dobrze te wszystkie wsady o. To jest koło trójki tutaj jest koszboł taki lekko odkręcony w łażowej. To trenujemy w kielnarowej. Kielnarowej. Ile tu jest? Ile tu jest? Tak, tu jest kielnarowej. No niestety ja zawsze miałem takie, znaczy niestety, ja miałem zawsze takie podejście do treningu, że trzeba kurewsko napierdalać ciężko i on nie miał nigdy lekko. Hip trusty. Co tutaj mamy piławę? Gdzieś tu są jeszcze jakieś treningi? Spójrzmy sobie. No, tu błażowa dolna. No to wiadomo, że to był katowany. Tutaj jakieś łokcie od deski. Ej! Ja w tej bluzie byłem u fryzjera teraz, czajcie? Jaką mam starą odzież? Basia, ej! To w tej bluzie byłem u fryzjera przed chwilą, bo nie chciało mi się jakiejś innej. Double up nade mną na dolnej, ale dobra, tutaj o 360 pod nogą czy za plecami na dolnej. Tu z osobistego, kurwa jaką miałem jeszcze szczupłą sylwetkę, nie miałem najebane mięcha na plecach, ciężko będzie teraz się tego pozbyć. No dobra, dolna, dobra, koszulka, hacbe, o Jezu, tutaj, no co widzimy, no ciężkie siady, ma tutaj, ile, czekaj, spójrzmy, 60, 90, <gryw> czekaj, czekaj, ile to, no bo już nie pamiętam, już tylko 60. Tu ma 90, 110, 120. 120 tutaj siady, martwe ciąg. Ja pierdolę jaki tam koks w tle stoi. No ale dobra. To sesja urodzinowa. Tutaj pamiętam, na urodziny przyjechałem do niego mu niespodziankę zrobi, zorganizowali to rodzice. No ale generalnie u Piotrka, no to mówię, trening siłowy trening mocy nie ma tutaj większej filozofii. Idziemy dalej. Zaczynają się bardzo ciekawe postacie Teraz mamy Remixa Mary Bowdena I to jest jeden z tych gości, który Nie ma pojęcia o treningu A sprzedaje swoje y, plany y, Również na wyskok I jest to gość Który gdzieś trenuje Jak kulturysta, robi bicepsy Robi plecy i tak dalej Sponsoruje go bodybuilding I na przykład y, mamy tutaj Przysiad z bandami. No oczywiście bandy są bardzo fajne w treningu wyskoku, gdzieś tam treningu mocy, bo można przyspieszać do samego końca. No bo im wyżej jesteśmy tym po prostu sztanga idzie szybciej i możemy bardziej gumami obciążyć, ale na przykład patrzcie tu. 3 serie po 10 powtórzeń. Co to w ogóle jest za zakres? Przecież największe wartości mocy on będzie generował powiedzmy do trzech powtórzeń, a robienie 10 powtórzeń to jest trening, nie wiem, hipertroficzny z gumami, ciężko powiedzieć. Też nie widzę tutaj, nie wiem czy on trzyma tempo, ale no chyba nie trzyma tempa. Push Presy, również niepełny zakres, tylko podrzucane takie składki. Modified deadlift, czyli jakiś zmodyfikowany martwy ciąg. 3 serie po 5-8. No wszystkie powtórzenia, jakie on robi, są tutaj bardzo takie hipertroficzne. No dobra. Brzuch, brzuch, brzuch. Mamy tutaj. Planiometrię, czyli taki bok, znaczy przeskoczenie nad przeszkodą i depth jump. 180 w martwym. 20, 40, 60, 80, 60, 180 w martwym. W tragicznej formie, widać, że niekoniecznie technicznie jest tutaj dobry. I teraz tak, no idziemy dalej. Robi martwy ciąg RDL. Romanian deadlift, czyli z akcentem na dwugłowę. Robi, robi. 4, 5, ile on tu już powtórzeń zrobił? No ale robi tych powtórzeń w chuj i od razu robi skok. No, spoko, może i byłby to kontrast, jakiś trening kontrastowy. Tylko zaczniemy tak. Lata głową na wszystkie strony, rozgląda się. Druga rzecz, że on tutaj się wypukał z kreatyny taką ilością powtórzeń. Trening kontrastowy opiera się na tym, że robi się. Jedno, dwa, trzy. Bardzo ciężkie powtórzenia z prawie maksymalnym ciężarem, żeby zaaktywować jak najwięcej jednostek motorycznych, a potem oddać wzmocniony efektem PAP yy, skok. No a tutaj odłożył to i jeszcze patrzcie jak to z rękami u niego wygląda. No, ani to wymach, ani to... Okej, okay. one rep explosive power clean. Czyli mamy tutaj power clean. Okej, okay, super, to już coś. Na wysoko. No... No ciężko tu coś więcej powiedzieć i prosto do Straight into plate Na bossu RDL nad głowę, no niestety no szkoda tutaj oceniać, ale No trening jego wygląda jak wygląda y... Result, nie to nie jest result, result jest taki, że po prostu on ma tego gena i nie musiał również trenować, by skakać tak wysoko. A trenował sobie po prostu sylwetkowo i dla niego to było wystarczające. Kolejny gość, który trenuje bardzo mądrze mądrze, przynajmniej jest nauczycielem fizyki, więc jakieś podstawy fizyki, siła, raz szybkość równa się moc i gdzieś tam akceleracja i takie rzeczy nagarnia. Jonathan Clark. Jonathan Clark, który skacza świetnie z jednej nogi i z dwóch nóg. Gość po poważnej kontuzji. Widać tutaj już w tym filmiku, że trenuje na przykład French Contrastem. French Contrast jest bardzo skuteczną metodą, jeśli chodzi o zwiększanie wyskoku, o trening mocy i zwiększanie gdzieś tam wydajności osiągów sportowca, ale nie jest dla każdego z tego względu, że mm, no bardzo obciąża. Sam trenowałem w życiu bardzo krótko French Contrastem i jest to bardzo zajeżdżający trening i dla osób, co najmniej średnio zaawansowanych, no, średnio bym powiedział. Rozgrzewka, czyli reverse walk, fajnie dogrzewa czwory, aktywuje czworogłowę. Jeszcze gumą się tutaj spią, w sumie. W sumie spoko, no dobra, nie musi przynajmniej podpierać. Jak wygląda jego french contrast? Martwy ciąg 3 powtórzenia, ok, ciężkie ćwiczenie. Speed skater, ok, ćwiczenie pleometryczne. Lunge jumps, ok, czyli ćwiczenie na moc. I banded jumps, czyli przyspieszone ćwiczenie pleometryczne. Więc jak najbardziej nie mam się czego tutaj y, gdzieś czepiać. Y, mamy zrobiony. Czekaj, pisał, że trzy powtórzenia robi deadliftu. Dead Czekaj, ile on tu zrobił? Raz, dwa, trzy. 4, 5. No dobra, napisał 3, zrobił 5. Okej, okay, dobra, to jest rozgrzewka, niech będzie. Yy, druga rzecz, że widzę, że robi sumo, czyli bardzo szeroko nogi. Potem robi sobie skater taki rozgrzewkowy, potem robi jump squata. Nie rozgrzewka. Jeszcze dobrze, okej, okay, rozgrzewa się, więc jeszcze nie robi z maksymalną intencją i maksymalnie. Co ty tam kurwa tworzysz, nie wyjdziesz tam już. No i zobaczmy sobie teraz już chyba seria właściwa. Silny chłop. 100 on jest bardzo silny, widziałem jego. Maksy bo gdzieś też wrzucał swoje treningi. No ale też również niesamowity gen. I później po kontuzji musiał zacząć trenować. No i mamy martwy ciąg. Sumo z 180 kg raz. Bardzo długa ekscentryka w dół osobiście przy martwym nie jestem w stanie, raczej martwy robię głównie koncentrycznie, a w dół opuszczam no chyba, że to jest taki okres gdzie gdzieś tam pracuję nad siłą i masą, więc wtedy ok wolno, no i mamy, zrobione cztery powtórzenia zrobił? cztery powtórzenia chyba zrobił, no i dobra teraz idzie, idzie do skoków ustawia się, robi z ciężarkami czy bez? nie, to skatery robi, ok Troszkę mało rotacji, jeśli chodzi o korpus. Mógłby sobie korpusem nadać więcej rotacji, ale nie mam się czego przyczepić w miarę poprawnie. Sam dużo lepiej nie robię, więc nie będę tutaj na przykład sfaniakował. Yy, idziemy dalej. 30 sekund: poczyki, jumping, lunges. No, lunge jumps, różnie to jest nazywane. Jest jak najbardziej ok. Najważniejsze, żebyś miał intencję, chłopie, do góry i robił to na maksa. Tak trochę nie wygląda, że skaczesz na maksa. No, i potem robi Banded Jumps, Accelerated Banded Jumps, gdzie generalnie gumy pomagają nam osiągnąć do góry prę... większą prędkość niż normalnie. E... O kurwa, jakie dziwne robi. Bylibyśmy w stanie. Bardzo małe zgięcie, bardzo krótki czas kontaktu z podłożem, więc. No, tak, średnio, raczej bym wolał to wydłużyć. No, i tutaj, mm, może tego treningu tyle, wiemy, że robi. Yy, French kontrasta, ale z kilkoma rzeczami się tutaj nie zgadzam, jak na przykład on rzuca The Jumper Challenge i że robi tysiąc zniósł łydek dziennie. No ja skomentowałem mu, że yy, chyba na światową skalę wywoła ten Dinopatia Hillesa, no niestety takich challenge'ów no fajnie i niefajnie, ale wiele osób może sobie zrobić krzywdę. No i co tutaj jest? Road to Dunk Camp, zobaczymy sobie jak na Dunk Campa jeszcze trenował. Będzie jakiś jego trening siłowy, ok, skarpetki, yy, co mamy tutaj, yy, petersony, widzę, że wolna ekscentryka w dół, czyli ćwiczenie na kolano, wzmocnienie kolana, no to jest jeszcze rozgrzewka, mamy tutaj monster walka, tylko takiego bardzo wyprostowanego, na tych gąbkach pra praca na gołej stopie zajebista, chciałbym kupić takie gąbki gdzieś tutaj, no i jakiś widzę absurdalny siat. ale spójrzmy sobie ile on tutaj ma. Sztanga 20, tu 25, no to mamy 70. Niech tutaj będą 20, czy to są 20 możliwe. Niech będzie, że mamy tutaj 70, yy, tutaj kolejne 20, mamy 110, tu mamy 150, tu mamy 170. Więc, no, widać, jest bardzo mm, silny. Co prawda, nie napierdalałbym tak dupą przy skłacie, chyba że masz mocną ławkę, nie mocną, tylko miękką ławkę, bo kręgosłup może dostać w pizdę. Ale widać, że jednak trenuje. Mamy tutaj bez obciążenia teraz jumping lunges. Zobaczcie sobie jak mu się skręca prawa kostka do środka. Może pasowałoby popracować nad przywodzicielami. Tutaj na koniec widzimy już jakieś mobility. Praca znów speedwork na tej gąbce, znów jumping lunges. No i właściwie tyle. I tu mamy jakieś ciężkie. Jeszcze widzę Bułgary 70. No i jeśli to są dwudziestki, no to 110 kilo ciężkie Bułgary. Więc również jest bardzo, bardzo silny. Kogo by tutaj jeszcze zobaczyć i skomentować? Albo lepiej ten film mógłby naprawdę trwać godzinami. O, teraz co mogę przewinąć? O tak, w sumie y, mógłby trwać naprawdę godzinami. Można by tutaj sobie gadać wiele, wiele godzin. Ale wielu dunkerów po prostu też nie trenuje. Idziemy teraz po kolei. Doug Anderson, nic mi nie wiadomo o jego treningach. Conor Barf trenuje, trenuje mądrze. Elijah Bonds, nic mi nie wiadomo o jego treningach. Mary Bowden trenuje głupio. David Carlos, gdzieś coś tam widziałem, trenuje. Jonathan Clark był przed chwilą. Tony Crosby, drugi. Yy, trenuje, aczkolwiek trenuje bardzo słabo chociaż on trenował gdzieś tam NFL, więc raczej tutaj ma jakieś yy, rzeczy liźnięte z NFL. Dexton Cratchfield nie trenuje albo trenuje bardzo słabo, bardzo niepoprawnie Tyler Carey nie trenuje, Christoph Zergais jest koszykarzem, trenuje. Jazz Fly trenował lekko atletykę, nawet gdzieś tam przygotowywał się wiele, wiele lat temu na na co się trenował? Na skok z wyż. Ale tak to nie trenował nigdy. Po prostu miał gena nie z tej ziemi. Chen Dengxing, ten Chińczyk taki posrany z wielkimi guzami pod kolanami trenuje. I to w miarę dobrze. Kenny Dobbs nie trenuje. Eli, to nic nie mówi. Guido Wrzucał gdzieś tam treningi jakieś, jak skakuje na boksy i tak dalej, ale poważnego treningu takiego w chuj, w chuj, w chuj, w chuj, w chuj. Stricte siłowego pod wyskok nigdy u niego jakoś nie widziałem. Marco Favretto trenuje. Remco Frankin, no nic mi nie wiadomo, nie wiadomo. Grabo był. Jamal Harris, nic mi nie wiadomo. Joel Henry. Coś tam trenuje, no ale tak nawet sobie spróbujemy na szybkości wejść na Instagrama, żebym tak tylko... Mm, Lizną, Joel Henry, I am the Royal Guard i zobaczmy sobie czy gdzieś zobaczymy jakieś jego treningi siłowe. No mamy tutaj, I did it in Bucharest, want to, want these gains, ok, workout, jump, rock, workout, czyli pewnie będzie chciał yy, sprzedawać swoje treningi na wysko. ok, obciążone, box, yy, jumpy, tap in, For tips. Ok, dobra, gdzie masz te tipsy i jeszcze co do Twojego treningu? Ale kiedyś widziałem jego gdzieś tam technikę, jak on tam ćwiczył, no to nie ćwiczy jakoś super pięknie. No, to wszystkie wiecie, to jest wszystko, no co, ok. Wejścia pod kosz, to na razie. Aha, dobra, to jest reklama. From the foul guy do robienia wsadów. No, to, 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 to wiecie. Niepoprawne hiptrasty, Bo generalnie akurat w hip musimy dążyć do tylno pochylenia miednicy. To kolejne jest dobre ćwiczenie. O Jezu, muszę odświeżyć. Gdzie to było? Jezu, ale zjebałem po całości. To kolejne ćwiczenie, które na przykład bardzo często widzę u kobiet na siłowni i nie rozumiem, po co tak akurat robią. No dobra, super. Do robienia wsadów. Strong Strong ok, Hip Trust, ok. Do góry, sztanga podskakuje. Tu, patrzcie, po co stoisz na oponie z dziurą w środku, skoro robisz z taką głębokością, że nie dotykasz nawet, nie dotknąłbyś nawet podłogi. Rób to na podłodze, po co na tym stoisz? Podciąganie. Ech, okay. ok, i tyle. No więc coś tam trenuje, ale te treningi są też widać takie mm, byle jakie. Idziemy dalej. Daniel Holienko, O jezu, Daniel No to on trenuje z krochą, oni trenują jak popierdoleni. Wszystko ciężko i rzucają. Podoba mi się ten trening, ale też się sypią jak, jak kurwa, jak strasznie się sypią. Idziemy dalej. Chris John, czyli CJ Champion. Genetyka, plus coś tam trenował oczywiście chyba w tym THP. No ale też kontuzje, kolana, Cudawianki, Kevin Kemp, Golden Child Gen, Jara Niezielska, nietrenowanie, Kilganon był, Kriwenko, no to koszykarz, technika, ale coś tam trenował, Werm nie trenował, gen Johan Lemej trenuje, ale trenuje ze słabą techniką i tak nie wiem czy jego trening ma ład yy, skład. O, Rafał Lipek Lipiński. Nie było, ale teraz bardzo chętnie coś tutaj powiemy. Ogólnie Rafał Lipiński to jest niesamowity gen. W 2010 czy 2011 roku kręcił już 540, nie trenując na siłowni. I yy, w 2013 roku napisał do mnie, że potrzebuje treningu na wyskok w 2013 roku. Po uszkodzeniu Łąkotki napisał do mnie y, o trening na wyskok, bo w życiu nie chodził na siłownie. i nie wie, jak się za to zabrać. No to dobra, wysłałem mu tam treningi i tak dalej, i tak dalej. Y, ale no, do 2013 roku nie miał doświadczenia z treningiem siłowym, i dopiero potem, jak oczywiście program na wyskok, no, taki standardowy, stan, standardowy temat, czyli wychodzi You Can Dunk, no to wtedy nagle. Trenuje, nie? No, no, i trenuje już do dzisiaj. No, niestety, każdy dunker gdzieś mądrzeje. Jak okazuje się, że z Gena ma 120 cm wyskoku, a żeby zrobić parę centymetrów wyżej, albo i się nie połamać i zabezpieczyć przed kontuzjami, albo jest się po kontuzjach, no to zaczyna trenować y, siłowo. Więc, no, Lipek y, obecnie trenuje jest cały czas y, w treningu. Podejrzewam, że no, na YouTubie tam. Yy, nie kojarzę, żeby wrzucał jakieś treningi, ale wrzuca jakieś sneakpiki tutaj o listopada, drugi, nawet niedawno. Czyli robi single leg eccentric na dwugłowę, czyli opuszcza sobie jedną nogą ekscentrycznie. Yy, dwuje bardzo spoko, a zresztą yy, i jedna rzecz. I jedna rzecz. Yy trenuje z THP. Więc nie trenuje sam, tylko zaczął trenować z THP. Ogólnie powiem tak, że takie osoby jak Lipek, Grabo grabo gdzieś tam powiedzmy, że to jest elita, nie? Czemu oni nie trenują z najlepszymi trenerami w Polsce? Karol Kruczek, yy, Gemborys Masa jest trenerów. Jezu, nie chcę wymieniać nikomu reklamy robić, ale mógłbym wymieniać trenerów, którzy zapewniliby im taki monitoring, taki, no, no w sumie koszty, nie? Trenowanie gdzieś pod okiem. Słuchajcie, najlepsi trenerzy w Polsce są po prostu zazwyczaj mało popularni, nie? Więc yy... no cóż, ale powin, powinni trenować gdzieś nie online, tylko powinni trenować gdzieś co tutaj mamy jeszcze? Ok. Podstawki podpięty. I na słownicy wolny, pełny przysiad z pauzą. Ok. To jest wszystko chyba z THP. Tak mi się, tak mi się wydaje. Yy. Hmm. On robi chyba. Z takiej pozycji startuje, bo ma tam po prostu chyba ból. Tak mi się wydaje. Albo nie chce obciążać kolana, nie wiem, w pełnym wyproście. Nie mam pojęcia dlaczego. No, ale tak robi. Idziemy dalej. Ile tutaj ma? Nie ma tutaj za wiele, bardzo długa ek ekscentryka. I mamy RDL. -e. Niewielki ciężar, bardzo mały ciężar, ale ogólnie Lipek nie jest jakimś super. Siłowym, że tak powiem, dunkerem, i nie ma jakichś super wysokich wyników siłowych. Tu jest, widzę, jakiś trening motoryka, ciągnięcie sanek do boku, na pośladkowy spoko, pogo jump do skoku, taki reaktywny, bardzo małe kąt zgięcia, ok. Ojoj, oj, czekajcie, co tu się dzieje, przysiad przedni. No, z podstawkami podpięty. No, widać, że to po prostu... Wie... Słuchajcie, lipek miał innego gena. Lipek dostał inną sylwetkę i niekoniecznie musi robić idealnie, piękne, cudnie i z 200 kilo yy, składy. To jest mu totalnie niepotrzebne. Dla niego może to być wystarczające, żeby wywołać korzystne adaptacje. No, ale widać, że tutaj już yy, trenuje, okej. Okay. Mamy tutaj co? Martwy ciąg. Ok, przy kolanie skoczka bardzo ważne trenowanie mm, płaszczkowatego, czyli łydy na zgiętym kolanie. No ale coś tam lipek trenuje. Ile tutaj mamy? 190 w martwym. Nawet w porządku. Nieźle. Naprawdę to jest, to jest dobry wynik. Przecież nie oszukujmy się, widzieliśmy Kilganona, no to 40 kg więcej. No wiadomo, że 40 kg więcej, ale też no czy, czy dzięki temu Kilganon będzie skakał wyżej? No niekoniecznie, wysko nie zależy tylko od siły. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj. Front skład 110. No dobra, idziemy z lipka, kogo jeszcze tu możemy szybko zobaczyć? Yy, Miller. Miller trenuje w miarę poprawnie, chociaż powiem Wam, że z Millerem jest słabo. Miller trenuje, bo wiadomo, sprzedaje swoje treningi na wyskok te Jet Systems, czy jakoś tak. Robi zarzuty, robi przysiady, robi martwe ciągi, więc nie ma tutaj też większej filozofii. Yy, ale z kolana, z koladem nie jest dobrze. Miał osteotomię, czy coś takiego. nie osteotomię, nie chcę skłamać, ale generalnie miał chondromalację, czwarty stopień, czyli chrząstka już nie ma chrząstki. Wiercone dziury w kolanie. No, ciężko będzie mu wrócić do rywalizacji i zobaczymy, jak długo się utrzymuje. Purdy nie trenuje, Raiwera ry był. Jared Roth y nie ma pojęcia o treningu. Y Aleksander Szaligin, szal, ja pierdolę. To ruskie to mają dopiero łeb sprany. Y szal tak trenował chujowo i wzięli go do treningu kadry kobiet, rozumiecie? Trenował koszykarki, reprezentacje. I wymyślał takie ćwiczenia, że kobiety robiły tam lifty olimpijskie na bosu na jednej nodze. Ja pamiętam, jak to widziałem i to sobie ja pierdolę, Rus ruskie to są stan umysłu. Sutherland nie trenuje. Gen Chris Staples sobie zrobi dwie serie na biceps ma wyjebane, nie trenuje. I White nie trenuje. No, można by tak nagrywać bez końca. I nie będę już leciał dalej. Ale tak jakiś rzuciłem wam, parę może ciekawych rzeczy się dowiedzieliście. Ale podsumowując. Wielu dunkerów trenuje, wielu dunkerów nie trenuje. Wielu dunkerów trenuje samym, samemu, wielu dunkerów trenuje yy, mając yy, trenera, czy to przy sobie, czy to gdzieś yy, nad sobą, nieważne. Jedni trenują bardziej poprawnie, jedni mniej. Jedni gdzieś tam mają jakąś periodyzację, jedni nie mają, więc jak widać, jest tutaj cały sort wszystkiego, ale wiecie, co łączy tutaj naprawdę tych wszystkich najlepszych. Wiecie, czy wam powiedzieć. Tych, co są naj naprawdę najlepsi. Już wam mówię. Przewijam do góry i patrzcie. Ten magena, 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 ten magena. Ten magena. No cóż tak to wygląda często jeśli chcecie skakać na takie wysokości bez pewnej genetyki no nie da się skakać 130 ale da się zawsze zwiększyć ten wyskok więc żeby was to nie smuciło jak nie będziecie skakać 130 to będziecie skakać 120 i tak będziecie przechujami dzięki za oglądanie i zostawcie jakiś ciekawy komentarz na temat nie wiem na temat może ich treningów albo możecie mnie spytać o cokolwiek, na razie Elo.